Nazywam się Ewa Sobczak, mieszkam w Łodzi, mam niestety 70 lat. No i jestem artystką. Jeszcze bym wam opowiedziała o operacji, jak chcecie. Mąż mówi tak, mija 3 lata, jak nie chodziłaś, tak nie chodzisz. Trzeba coś z tym zrobić, żadne rehabilitacje, nic nie pomagało. Idź jeszcze raz na rentgen i do ortopedy. A że niedaleko pracowałam, to wiedziałam, że to jest ten szpital. No i mówię, no to przyjdziemy. Zostałam zoperowana, nic mnie nie bolało, no bo z wrażenia chyba nic mnie nie bolało. Na drugi dzień już trzeba wstać, spróbować o kulach przejść. No i każdego dnia było tylko lepiej. Jeszcze co ważne, proszę Państwa, jak przyjmują nas do szpitala, tutaj, tego szpitala, to się pytają, co lubimy jeść. Czy lubimy jeść wegańskie, czy wegetariańskie, czy lubimy domowe, takie, siakie, owakie. I jest catering i każdy dostaje to, co chce. Ja byłam w szoku, jak usłyszałam, że mamy do wyboru jedzenie. Po operacji 3 dni już wyszłam i pan doktor mówi, że musi być rehabilitacja, najlepiej na miejscu. Jeżeli mieszkamy w okolicy, to opłaca się przez te 10 dni przyjść na tą rehabilitację. Ja widziałam, jak ja z godziny na godzinę, z minuty na minutę po prostu nabieram sił i chodzę i po prostu nie boli mnie, nic mi nie jest. No i po prostu te najlepiej wydane, proszę Państwa, pieniądze w życiu. Ona mnie usprawniła. Jestem w tej chwili 4 miesiąc po operacji i idę teraz na rehabilitację na NFZ, tak trochę muszę odpocząć. Ale tańczyć mogę, chodzić mogę, jak mogę wyjechać za granicę, bo przedtem nie mogłam, bo nie mi tak bolało i po prostu byłam jakby niesprawna. No i odbijało się to na psychice. Następował zanik mięśni, no w ogóle życie było nieciekawe. Będzie lepiej i nabiorę znowu radości życia i chęci, nie wiem, może mnie ciągną na jakiś obiad, może pójdę na ten obiad, a przedtem nie chciałam.